Cześć, tu Kamil. Dziś pokażę Wam kilka ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem klocków Nemi i magnetycznych kart z liczbami. Lekcja ta jest świetnym dopełnieniem pracy z elementarzem. Uczniowie, pracując na naszych klockach, w sposób namacalny mogą poczuć liczby i na konkrecie w łatwy i przystępny sposób poznawać matematykę. Pokażę również, że dla nauczyciela praca w ten sposób jest dużym ułatwieniem. Jak zobaczycie na filmie, nie muszę nawet stawać z krzesła. Rozpoczniemy naszą lekcję od zakresu 0-10. Jeżeli jest on zbyt duży, możemy użyć kart i klocków, na przykład od 0 do 5. Naszych uczniów podzielmy sobie na małe grupy robocze. W moim przypadku będą to 3-4 osobowe drużyny. Każda z nich zaopatrzona jest w tablicę magnetyczną, a w miarę trwania zajęć skompletują sobie swój zestaw pomocy dydaktycznych. Na początku zaczniemy od ułożenia wraz z uczniami prostej osi liczbowej. Wypiszmy na tablicy liczby od 0 do 10 w losowych miejscach. Następnie poprośmy, aby dzieci, podchodząc kolejno do tablicy, ułożyły za pomocą magnetycznych kart z liczbami liczby w odpowiedniej kolejności. Zaczynamy od 0. Następnie będzie 1. I tak kontynuujemy aż do 10. Następnie każda z drużyn z losowo ułożonych przed nauczycielem kart wybiera sobie te z wartościami od 0 do 10 i wykonuje analogiczny przykład u siebie na tablicy. Teraz do powstałej w poprzednich ćwiczeniach osi liczbowej dołożymy klocki Nemi. Klocki te, będąc pomocą strukturalną, są przecież naturalnie związane z liczbami. Zaczniemy od liczb od 0 do 5. Poprośmy, aby dzieci podchodziły do pudełka z klockami i poszukiwały klocków odpowiadających kolejnym liczbom. Zaczniemy od 1, 2, 3, 4 i 5. Aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest tutaj liczba 0, przy której nie ułożymy żadnego klocka. Gdy przykład na tablicy nauczyciela jest już gotowy, czas na samodzielną pracę uczniów i ułożenie klocków Nemi na tablicach w grupach. Jak widać na filmie, używamy klocków od 1 do 5, więc aby podpisać kolejne liczby 6, 7 i tak dalej, musimy użyć co najmniej dwóch klocków. Poprośmy, aby uczeń przy tablicy pokazał na palcach liczbę 6. Zapewne pokaże ją jako 5 i 1. W ten sam sposób szóstkę ułożymy również na naszych klockach. 5 i 1. 7 będzie to 5 i 2. Dodatkowym ćwiczeniem wspierającym integrację sensoryczną będzie nałożenie klocków Nemi na palce. Ósemka powstanie nam jako piątka i trójka. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach, również i te dzieci samodzielnie wykonują w grupach.
Na koniec warto zauważyć, że na przykład szóstkę możemy ułożyć na kilka sposobów, jako 5, 1, 4, 2 lub 3 i 3. A gdy użyjemy większej ilości klocków, na przykład jako 3 dwójki lub 6 jedynek. Zorganizujmy zawody, w których wygra drużyna, która ułoży zadaną liczbę na jak najwięcej sposobów. Na dzisiejszej lekcji przedstawiliśmy liczby w sposób nieizolowany. Pokazaliśmy uczniom, że możemy konstruować je na wiele sposobów. Zaznajomiliśmy ich również z pracą z użyciem pomocy dydaktycznych, które będą nam towarzyszyły we wszystkich filmach.